i złożonych z obywateli, nieprawników, do których w nadzwyczajnych wypadkach można by kierować szczególnie skandaliczne wyroki czy decyzje sądowe. I gdyby te ławy je uchyliły, to wtedy ci, którzy je podjęli, ponosiliby konsekwencje. Może być to troszkę, że tak powiem, przymusowo. Bo rzeczywiście, jak się słyszy na przykład, że grupa chuliganów, którym ktoś, jakiś mężczyzna, sąsiad zwrócił uwagę na to, że się bardzo głośno zachowują w swoim mieszkaniu, wpadła do mieszkania tego mężczyzny, zamordowała jego, no jak to się dzisiaj mówi, partnerkę życiową, przedtem ją gwałcąc. Nie, przepraszam, ją tylko zgwałciła i ciężko pobiła i go zamordowała. Najwyższy wyrok w tej sprawie 7 lat. No to proszę Państwa, to jest w gruncie rzeczy zachęta, bo inni dostali po 4. Teoretycznie mogą wyjść, ponieważ są pochodzi nawet po 2. Po czymś takim. Skandal. To po prostu nie wywala wręcz skandal, ale coraz więcej jest tego rodzaju sytuacji. Zwalnia się ludzi, na których są dowody, że popełnili poważne przestępstwa, no, dlatego że mają jakieś powiązania rodzinne. No, mamy do czynienia z niebywałymi rzeczami. Tutaj w tym województwie, trochę dalej, czyli na Śląsku, no przecież były sądy, nie wiem jak jest teraz, ale były sądy, które wynajmowały domy od regularnych poszukiwanych przez organy ścigania przestępców. No tak to wyglądało. No gdybyśmy dłużej rządzili, to organy CBA były już na tropie niejednej poważnej sprawy. I trochę by się poprawiło, bo niestety straciliśmy władzę. Ale powtarzam, sądy to jest jeden z największych problemów Polski. No i oczywiście prokuratura musi wrócić pod nadzór ministra sprawiedliwości. Tutaj stworzono po raz drugi taką sytuację. Przed nikim nie odpowiadamy, mamy olbrzymią władzę. Tak być nie może. Jak ktoś ma olbrzymią władzę, to musi odpowiadać. Panie Prezesie, kiedy będzie koszt świadczeń zdrowotnych w polskiej służbie zdrowia? Kiedy będzie konkurent w służbie zdrowia, ubezpieczyciel? Czy PiS coś proponuje w tej kwestii? Proszę Państwa, no sprawa koszyka jest rzeczywiście niesłychanie skomplikowana. On niby w istocie już jest. Tylko, że to jest sprawa, no, która no, bez przerwy jest kwestionowana. I proszę Państwa, ja widzę, że osoba, która pyta pani czy pan, wierzy, że w Polsce można stworzyć taki system jak na przykład we Francji, on się tam dobrze sprawdza, czy w Norwegii. Wiele konkurujących ze sobą firm ubezpieczających i dobre tego rezultatu. Otóż chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest marzenie świętej głowy. To polski rynek, polski kapitalizm chciałby być dużo bardziej dojrzały niż jest. Trzeba dostosowywać rozwiązania do istniejących realnie możliwości. Trzeba zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to jest po prostu groza. Bo jego funkcjonowanie sprowadza się do tego, że jak się lekarze spotykają na konsylium, to nie rozmawiają o tym, jak leczyć, tylko jak to sfinansować. Rozmawiają o tym, jak temu mniej choremu tam coś niby dać, czego się nie da, żeby temu bardziej choremu i tak dalej. No, proszę Państwa, no tak wyglądają na rady. Ja miałem nieszczęście w 2010 roku, chodziło o chorobę mojej mamy, przez 5 miesięcy codziennie bywać w szpitalu. Widziałem to po prostu z bliska. Znowu ci lekarze wcale tego nie ukrywali. Miałem też niedawno spotkanie z przedstawicielami Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, sami wybitni lekarze, wszyscy mówią to samo. Tak po prostu być nie może. Natomiast w Polsce żadna solidna konkurencja w tej dziedzinie, w tej chwili nie powstanie. To jest marzenie, jeszcze raz powtarzam, ściętej głowy. Te pieniądze muszą po prostu tylko w odpowiedni sposób zabezpieczone i zwiększone do 6% PKB, oczywiście nie z roku na rok, ale w czasie,
tak jak to planowaliśmy, kiedy byliśmy przy władzy, wrócić do budżetu. Ja przypominam Państwu, że 6% PKB to byłoby 90 miliardów, a w tej chwili nawet 60 chyba pełnych nie mamy w Narodowym Funduszu, to jest 1,5 razy więcej. I stamtąd przy tym reżimie, ale oczywiście nie tą metodą, która była stosowana kiedyś w komunizmie, to powinno być wydawane. Na obecnym poziomie rozwoju Polski to byłaby metoda, dzięki której szpitale by się nie zadłużały i efektywność wydawania pieniędzy byłaby największa i nie byłoby tego mechanizmu, który dzisiaj funkcjonuje. Proszę Państwa, w wielu szpitalach no, podział pieniędzy tych na płace jest po prostu horrendalny. Ja wiem, że lekarze muszą zarabiać dobrze i akceptuję to. Wszędzie na świecie, w cywilizowanych krajach lekarze są zawodem bardzo dobrych, bardzo wysokich zarobków. No ale przecież u nas dochodzi do tego, a nie jesteśmy jeszcze bogatym krajem. Mam nadzieję, że będziemy, ale trochę trzeba zaczekać. No i trzeba do tego innej władzy. Są już wcale nie tak nieliczne zarobki w szpitalach powyżej 1 000 000 zł rocznie. Powyżej 1 000 000 zł rocznie. A jednocześnie w bardzo wielu miejscach pracownicy tego średniego tak zwanego personelu, pielęgniarki, laboranci i tak dalej, no zarabiają w dalszym ciągu fatalnie. No tak być, powtarzam, nie może. A tego w tym obecnym systemie się nie opanuje, to jest nie do opanowania. Ten mechanizm jakby wyrwania. Więc powtarzam, ja jestem za tym, że lekarze bardzo dobrze zarabiali, ale pewna miara być musi. I też trzeba doprowadzić do tego, żeby ci ludzie, którzy pracują w służbie zdrowia na innych nie lekarskich stanowiskach, ale przecież są równie potrzebni jak lekarze, no też przynajmniej przyzwoicie zarabiali. I przy takich sumach, jakie w Polsce powinny być dzisiaj i mogą być przy dobrej organizacji państwa przeznaczone na służbę zdrowia, wystarczyłoby na to zupełnie. Zupełnie by na to wystarczyło, żeby wszyscy byli przynajmniej jako tako zadowoleni i żeby można było także wymagać. Bo dzisiaj akurat powtarzam ze względu na moją sytuację, że no, ciągle mam do czynienia z pielęgniarkami. I jest tak, no, prawie każda, jeżeli nie ma zamożnego męża, no, to ma drugą pracę. No, to, oczywiście to jest rzecz, której nie można potępiać, ale to jest też sytuacja, która pogarsza jakość pracy. Każdy ma tylko tyle siły, ile ma. Proszę.